Uwaga, uwaga! Proszę Państwa, od 1 marca tego roku uruchamiana będzie nowa linia autobusowa Ząbki 2 oraz zostanie zmieniony rozkład jazdy linii Ząbki 1. Zachęcam wszystkich, wręcz zobowiązuję do zapoznania się z nowym rozkładem jazdy. Przystanki będą również w przeciągu tych dwóch najbliższych dni, czyli dziś są wykonywane, jutro będą dokończone, więc również zachęcam Państwa do zapoznania się z lokalizacją tych najbliższych przystanków, bo przypominam, od 1 marca niestety przestaje jeździć linia X. Natomiast linia nowo uruchomiona, darmowa, bezpłatna dla mieszkańców, tych wszystkich, którzy będą posiadali kartę mieszkańca Jestem z Ząbek, czyli dla tych osób, które są zameldowane, a od 1 maja również dla tych, które będą odprowadzały podatek dochodowy w naszym mieście, ten autobus będzie bezpłatny. Natomiast pozostałe osoby będą mogły skorzystać, nie posiadając tej karty, będą mogły skorzystać za odpłatnością jednorazową, gdzie na dzień dzisiejszy wynosi na 3 zł bilet normalny i 1,50 zł bilet ulgowy. W linku podam Państwu dostęp do w tej chwili proponowanego rozkładu jazdy. Proszę się do niego zbytnio nie przyzwyczajać, a może się proszę przyzwyczaić, natomiast na pewno ten rozkład jazdy będzie zmodyfikowany, być może po jakimś krótkim okresie funkcjonowania zobaczymy, jak on będzie sprawdzał się i będzie oceniany przez Państwa. Jeżeli chodzi o pierwszostrefowy pociąg z Ząbek, będzie on funkcjonował na zasadzie pierwszej strefy, czyli tak jak do tej pory, prawdopodobnie jeszcze przez cały marzec. No niestety od kwietnia przejdziemy do drugiej strefy, to taka mniej korzystna informacja dla nas wszystkich, sam z niej nie jestem jakoś szczególnie dumny. Być może marnym pocieszeniem, ale jednak niech będzie dobrze, przez 4,5 roku miasto Ząbki mogło Państwu kompletnie za darmo dać tą funkcjonalność jazdy pociągiem kompletnie bezpłatnie, bez żadnych dodatkowych opłat na podstawie biletu ZM-owskiego pierwszostrefowego. W tym momencie no niestety nas nie było ani do końca stać na tak duże opłaty i przyznam, że już od nawet 2-3 lat byliśmy przez pana dyrektora Rutę zachęcani, a teraz wreszcie udało mu się tego dopiąć i przesunięto nas do drugiej strefy. Jak starosta zresztą mówił, to był podstawowy warunek do tego, żeby w ogóle pan dyrektor ZTM-u Ruta chciał ze starostą rozmawiać. Przesunięcie właśnie nas do tej drugiej strefy. Szkoda, jedynym plusem to jest po prostu łatwiejsze rozliczenie się między burmistrzami poszczególnych gmin, tak zwanej linii wołomińskiej, czyli Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin. Pozdrawiam i jeszcze raz zachęcam, koniecznie musicie spojrzeć, proszę Państwa, do rozkładu jazdy. Ci, którzy nie mają jeszcze karty mieszkańca i będą musieli jeździć za jednorazową odpłatnością, to zachęcam, żeby odprowadzili swój podatek dochodowy i zeznanie roczne złożyli, deklarując miejsce zamieszkania w Ząbkach. W ten sposób nabędą Państwo uprawnień do wydania karty mieszkańca już 1 maja. Przypomnę, linia Ząbki 2 będzie jeździła od Centrum Handlowego M1, ulicą Wolności, 11 listopada, Wojska Polskiego, do ulicy Batorego, Piłsudskiego, całą Powstańców, aż do Rembertowa, do stacji PKP Rembertów. Miłego dnia.